Za posiadanie areszt, narkotyków dozór i handel nimi zatrzymanym grozi nawet 10 lat więzienia. Po kilku dniach przerwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ponownie rozpoczął akcję lodołamania na Odrze. Pierwsze jednostki wypłynęły dziś o 7 rano, poinformował koordynator akcji Stefan Iwicki. Polskie i niemieckie lodołamacze łączyły się do akcji. Będziemy trasować na rzece Regalicy, na jeziorze Dąbia, w późniejszej części dnia ruszymy w górę w kierunku Widuchowej. Lodołamacze kruszą lód, dopóki na dworze jest jasno. Jeśli pogoda pozwoli, akcja będzie trwała również jutro. Prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie duże lub całkowite, na południu większe przejaśnienia, miejscami słaby deszcz. Temperatura od minus 3 stopni na południowym zachodzie do 1 stopnia powyżej zera na północnym wschodzie. Na kolejne informacje dnia o 13 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na Świat w Południe. To początek nowej ery. Tak największe zachodnie dzienniki opisywały wybór Donalda Trumpa na przywódcę Stanów Zjednoczonych. Dziś inauguracja 45. prezydenta Ameryki. Co nas czeka przez najbliższe 4 lata? Czy rzeczywiście świat zostanie wywrócony do góry nogami? To wszystko będzie się okazywać. Jak będą się układać stosunki Stanów Zjednoczonych z Rosją? Czy rzeczywiście dojdzie do starcia z Chinami? Jak będą wyglądały stosunki Ameryki Trumpa z Unią Europejską? Jaką politykę nowy prezydent przyjmie wobec Bliskiego Wschodu? Czy utrzyma mocny proizraelski kurs, który zapowiadał, czy zerwie umowę z Iranem? Przed czym ostrzegał? Co będzie z Kubą i Ameryką Łacińską? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w 2017 roku, ale dziś chciałam skupić się na samym Donaldzie Trumpie, człowieku w fenomenie. Nieważne, czy w dobrym, czy złym tego słowa znaczeniu. Nikt nie dawał mu szans, jego kariera polityczna miała być bańką medalną, która miała pękać tuż po rozpoczęciu prawyboru. Miał być częścią wyborczej egzotyki amerykańskiej sceny politycznej. Miał być kandydatem niewybieralnym, a w końcu podwójnym agentem podrzuconym przez partię demokratyczną, republikaną, tak by Hillary Clinton z pewnością wygrała te wybory. Wiemy, że Hillary Clinton nie wygrała, wygrał Donald Trump, dziś zostanie prezydentem, bo tak zdecydowali Amerykanie. I o tym właśnie, co się stało, chciałam porozmawiać z Michałem Żakowskim, który jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przypomnę tylko, że Michał relacjonował 4 ostatnie wybory amerykańskie w Stanach Zjednoczonych dla Polskiego Radia. Także te ostatnie szlakiem Donalda Trumpa przemierzyłeś Stany Zjednoczone i przyglądałeś się temu, jak ta Ameryka wygląda. Ale zanim o tej Ameryce, która uczyniła Donalda Trumpa prezydenta, chciałam cię zapytać, czy rzeczywiście według ciebie mamy początek nowej ery dzisiaj, kiedy Donald Trump zostaje prezydentem? Czy to są słowa na wyrost? Czy rzeczywiście Donald Trump jest politykiem, czy też człowiekiem zupełnie innego świata, który ten, który znamy, wywróci do góry nogami? Wszyscy mówili wcześniej, że on nie jest politykiem, on jest biznesmenem. Ci, którzy go popierali i ci, którzy byli mu przeciwni, podkreślali, że on nie ma doświadczenia politycznego, że owszem, może w biznesie to ma, ale w polityce nie. Teraz zastanawiam się, czy my właściwie już nie mówimy o Donaldzie Trumpie jako polityku, który przecież wygrał wybory prezydenckie. Wygrał je właściwie, można powiedzieć, że zdobył sobie popularność, czy zdobył te głosy może w ten sposób w Stanach, w tych Stanach, Stanów Zjednoczonych, których no, wydawałoby się, że na pewno nie wygra. No, Floryda chociażby to jest taki przykład, zamieszkana przez latynosów, zamieszkana przez ludzi, którzy nie mają zbyt bardzo konserwatywnych poglądów, a jeżeli mają, no to prawdopodobnie Donald Trump raczej ich mógł odrzucać niż przyciągać. Okazało się, że było inaczej, że ci ludzie jednak głosy elektorskie z Florydy zadecydowały o tym, między innymi oczywiście, o wygranej Donalda Trumpa. Michał, o tym, dlaczego Amerykanie zagłosowali na Donalda Trumpa, co ich skłoniło do takiej, a nie innej decyzji, za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałam cię dopytać. Chodzi mi o tego polityka czy biznesmena. Te rozważania, mam wrażenie, zaczynają być już bezpodstawne, dlatego że dzisiaj ten człowiek złoży przysięgę na Biblię, przysięgnie właśnie wierność Stanom Zjednoczonym i wykonywanie wszystkiego w interesie Stanów Zjednoczonych i
wygłosi, to będzie również religijna przysięga. Także musimy mówić o człowieku, który już jest politykiem, który doskonale chyba wie, co chce robić. Doskonale chyba. No właśnie, to jest cały Trump. My nie wiemy, co nadciągający rok przyniesie. Gdzie się znajdziemy jako Europa? Gdzie się znajdzie Bliski Wschód? Gdzie się znajdzie Afryka? Mówi się, że Afryka jest... czytałem komentarze w ciągu tego tygodnia, no bo to jest gorący tydzień. Między innymi trwają też przesłuchania ekipy ludzi powołanych do nowej administracji Donalda Trumpa. Którzy mówią troszeczkę innym językiem niż sam prezydent. Mówią innym językiem, ale też komentatorzy na przykład mówili o tym, że dla Donalda Trumpa Afryka będzie niczym. On się nie będzie zajmował Afryką. To nie jest kontynent, w którym on będzie pokładał jakiekolwiek nadzieje, czy Amerykanie opuszczą Afrykę. Okazuje się, że człowiek, który się będzie zajmował handlem w administracji Donalda Trumpa, mówi Afryka, ten rosnący kontynent, rozwijający się kontynent, my nie opuszczamy Afryki, my będziemy jeszcze bardziej w Afryce i kontynent afrykański służy sekretarzowi do spraw handlu do krytyki Chin. Między innymi mówi o tym, że Chiny wysysają surowce i dobre rzeczy z Afryki. Także to nam też pokazuje, że rzeczywiście każdy człowiek w administracji, każdy nowy w administracji będzie tworzył tą swoją politykę i wtedy myślę, że Donald Trump będzie tym, który będzie jakoś się musiał spinać, jakoś musiał, będzie swoim autorytetem prezydenckim będzie się pod tym musiał podpisywać. Mam wrażenie, że on sobie podobierał i teraz pytanie. Polityk czy biznesmen? Człowiek znikąd czy człowiek z establishmentu? No, mam wrażenie, że człowiek, który wybudował 5 chyba wieżowców w Nowym Jorku, to cały czas podkreślam, który spotyka się w Trump Tower z najważniejszymi ludźmi polityki, który tam sobie urządził sztab, który powołuje do administracji milionerów, powołuje chociażby na sekretarza stanu Rexa Tillersona, szefa ExxonMobil, no firmy naftowej, która jest jedną z najpotężniejszych na świecie. I jest częścią establishmentu. Ludzie, których on powołuje do swojej administracji, to nie są ludzie znikąd, to nie są ludzie, którzy, nie wiem, jeden, załóżmy, że ktoś jest o dorobku naukowca i nagle został odkryty na jednym z uniwersytetów, a do tej pory no, był szarą myszką, tak, tego społeczeństwa amerykańskiego. Nie, to jest wymiana establishmentu. On szedł w kampanii z hasłami antyestablishmentowymi, osuszał bagno w Waszyngtonie, to mi się najbardziej podoba, które nie reagowało na potrzeby Amerykanów, ale teraz wprowadza siłą swojego autorytetu, który ma w świecie biznesu. Przecież ludzie, którzy z nim idą do administracji, idą z człowiekiem, który ma miliardy, który jest miliarderem. Także on jest właścicielem firmy deweloperskiej. On buduje na całym świecie. On opowiada o całym świecie. Może w sposób czasami kolokwialny albo kwadratowy, nazwijmy to, nie do końca piękny, ale ten człowiek mniej więcej mam wrażenie, że wie, czego chce od świata dla Ameryki. America first. To jest jego przemówienie w momencie, kiedy wygrał wybory. Czekaliśmy kilkanaście godzin na scenie, w przeciwieństwie do sceny demokratów, nie działo się kompletnie nic. Była tylko mównica oraz jego czerwona czapeczka z hasłem Make America Great Again. I on przyszedł i wygłosił 10-minutowe przemówienie, po czym wyszedł. I choć Donald... Do dzisiaj nie mam nawet akredytacji z tej potrzebnej, bo nie wydawano. To znaczy, chodzi o to, że on nie przywiązuje pewnej wagi do rzeczy, które dla, załóżmy, Baracka Obamy, bądź ludzi, którzy do tej pory sprawowali urzędy, ten blicht był bardzo potrzebny. U niego tego nie ma. I choć on rzeczywiście zaskakuje, choć często te jego wypowiedzi wydają się niespójne, przeczy sobie, to być może on jest bardziej racjonalny, niż nam się wydaje. Być może ten mianownik, który to wszystko spaja, to jest właśnie to hasło Make America Great
Politygen i być może też będzie on bardziej przewidywalnym prezydentem niż w tej chwili może nam się wydawać, choćby na podstawie tego, co robił przez ostatnie kilka tygodni. Jednak tweetowanie prezydenta elekta jest czymś zupełnie innym niż już właściwa polityka człowieka zaprzysiężonego na ten urząd. On zresztą się odnosił do tych tweetów w jednym z wywiadów. Powiedział, no ale ja nie lubię tweetować, nawet bym nie chciał, ale co ja mam zrobić, skoro przede mną jest ściana niechętnych dziennikarzy. On po prostu musi. I musi w ten sposób sterować polityką amerykańską. Ba, on przecież nawet tweetował do prezydenta Egiptu Sisiego w sprawie rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych potępiającej budowę osiedli żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu. To on napisał, uwaga, do Egiptu, który tę propozycję złożył, tę rezolucję, tweetem wymuszał pewnego rodzaju zachowanie i Sisi się zawahał. W pewnym momencie Egipt, który przedstawił rezolucję, nagle Egipt się zaczął wycofywać, no ale później jednak wszedł w tym i zagłosowali za potępieniem tej rezolucji. Mówię o Egipcjanach. Natomiast to jest, myślę, że czy on będzie racjonalny? To jest oczywiście, mam wrażenie, zastanawiam się, czy to nie jest też, patrząc na jego doradców byłego szefa portalu informacyjnego, agencji informacyjnej Breitbart, który mocno zaangażował się w kampanię wyborczą Donalda Trumpa. Nawet dziennikarze, którzy odchodzili z Breitbartu, mówili, my już to się zrobiło agencją Trumpa, a nie agencją dziennikarską, a nie portalem dziennikarskim. Mocno konserwatywny, ale ci ludzie przecież nie są głupi. Może oni na tej niepewności budują również fragment polityki amerykańskiej. To wszyscy teraz się zastanawiają, włącznie z Rosjanami, którzy są, myślę, że zmyślnym narodem dyplomatycznym, prawda? Też się mówiło się do tej pory, że Władimir Putin cieszy się, że Donald Trump jest prezydentem i właściwie Rosja bardzo jest przekonana co do tego, że nastąpi nowe otwarcie. No to przeczytajmy dzisiaj doniesienia. Już mamy na przykład tego typu: polityka Trumpa wobec Rosji trudna do przewidzenia. To są gazety rosyjskie. Bloomberg. Kreml nie jest pewien, czy Trump poprawi stosunki z Rosją. Takich rzeczy możemy mnożyć. Albo chociaż przesłuchanie sekretarza do spraw skarbu. Kandydat na ministra finansów. Będę egzekwował sankcje wobec Rosji. To z wczoraj. No, Rosjanie z kolei też nie są pewni tego, co się wydarzy. Świat oczywiście. Jednocześnie Donald Trump mówi, że Brexit może być wspaniałą rzeczą i nie byłoby źle, gdyby kolejne kraje Unii Europejskiej poszły śladami Wielkiej Brytanii, co jest bardzo dobrą wiadomością na pewno dla Rosji, na pewno złą dla Zachodu, dla stabilności Unii Europejskiej. Więc pewnie ten ogromny znak zapytania kładzie cień na nie tylko na Rosję, ale na właściwie chyba wszystkie obszary świata, które nie wiedzą, jakie będą te 4 lata najbliższe. Ja mam wrażenie, że oczywiście to zresztą nawet dzisiejsza inauguracja, ceremonia będzie niezwykła, dlatego że po raz pierwszy pastor latynoski sam Rodriguez będzie przewodniczył modlitwie, tej modlitwie intronizacyjnej Donalda Trumpa. Należy on i przewodniczy organizacji chrześcijańskich latynosów, bardzo poważnej, bardzo wpływowej, kilkadziesiąt tysięcy kościołów. I on krytykował politykę Donalda Trumpa i to, co mówił na temat imigracji. Ale występuje dzisiaj w głównej ceremonii, podczas głównej ceremonii. I on reprezentuje latynosów na tym spotkaniu. I tutaj znowu właśnie, przecież ja się spotkałem z Trumpem, rozmawiałem, pytałem go, czy on tych kilkanaście milionów latynosów będzie wysyłał z Ameryki. On powiedział oczywiście, że nie. Dlaczego mam mu nie wierzyć? Poza tym to jest prezydent i będę... To pokazuje też skalę, mam wrażenie czasami, skalę manipulacji informacjami, skalę zaangażowania mediów, które tworzyły kalki na potrzeby kampanii wyborczej. Kalka Trump przeciwko Meksykanom, chce budować mur i co on mówi? I podążając tym śladem, no rzeczywiście, jak ci latynosi mogą na niego głosować? No właśnie mogą. Mogą nawet występować i swoją twarzą akceptować wybór Donalda
Donalda Trumpa podczas dzisiejszej ceremonii. Jak będzie wyglądała Ameryka Donalda Trumpa? Zobaczymy, jak będzie wyglądał świat w erze Donalda Trumpa, także będziemy musieli poczekać jeszcze chwilę i to wszystko będzie się wyłaniać przed nami. Ale teraz chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się tej części Stanów Zjednoczonych, która zdecydowała o tym, że Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mówiłam już wcześniej, że Michał podróżował przez Stany Zjednoczone śladem właśnie tych miejsc, które najbardziej entuzjastycznie myślały o Donaldzie Trumpie. Jedno z takich miejsc to małe miasteczko Welch, miasteczko górnicze w hrabstwie McDowell. Tam było ogromne poparcie dla Donalda Trumpa. Pewnie największe w całych Stanach ze wszystkich hrabstw. A no właśnie. Pewnie dlatego, że Donald Trump bardzo dużo obiecywał powrót złotych czasów z poprzednich dekad. Miasteczku, które kiedyś rzeczywiście mogło być z siebie dumne, to niegdyś wielka potęga górnictwa, dziś miejsce zapomniane. Posłuchajmy ludzi z tamtego miejsca jeszcze sprzed wyborów amerykańskich. Welch to miasto górnicze, tak jak i duża część tego regionu. Pociągi wciąż wożą węgiel, tak jak ten, który pędzi obok mnie. Ale to nie tyle, co za czasów świetności przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Hrabstwo kiedyś u szczytu potęgi w latach 50. liczyło 100 tysięcy ludzi. Teraz mieszka tu niecałe 19 tysięcy i liczba mieszkańców stale topnieje. Przyczyna jest oczywista, brak pracy. Jednak dlaczego rekord na skalę całego kraju padł właśnie tutaj i Donald Trump zyskał najwięcej zwolenników ze wszystkich okręgów wyborczych w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź można znaleźć w tych słowach wygłoszonych przez kandydata republikanów właśnie w zachodniej Wirginii w tym roku. Przywrócimy górników do pracy, przywrócimy ich, otworzymy zamknięte kopalnie. O biedne krainy węgla. I wtedy górnicy w McDowell County uwierzyli i powiedzieli: tak, chcemy Trumpa na prezydenta. Stąd poza plakatami wyborczymi z jego nazwiskiem i wiceprezydenta Pence'a tu spotykam Trump Digs Coal, czyli Trump kopie węgiel. James Payne, 66-latek, kiedyś zajmował się bezpieczeństwem w kopalniach w okolicy. Not Hillary. Od razu zastrzega, kto nie jest jego ulubieńcem politycznym. Nie Hillary. Rozmawiamy o wyborach i kiedy pytam o przyczyny upadku tego przemysłu, bez namysłu wskazuje sprawcę. A co z przemysłem węglowym? Trump obiecał, że nie przestanie się kopać. Mam nadzieję, że tak zrobi. Tu przecież wielu straciło pracę. Ja nie pracowałem przez jakiś czas z powodu tej wojny Obamy z węglem. Górnicy stracili pracę i ja też. Nie mogli sprzedać węgla. Ceny spadły, kopalnie zamknięto. Wojna z węglem Obamy to te regulacje ekologiczne i zamykanie kopalń. Wszyscy to nazywają wojną z węglem. On sam tak to nazywa. To jest zachodnia Wirginia i tu jest tylko węgiel. Ludzie nie mają nic innego. To ich życie. Ciężka sytuacja górników to nie tylko wynik polityki ekologicznej Baracka Obamy, ale także wpływ trendów i cen na rynkach światowych. Niebagatelne znaczenie miało odkrycie surowców łupkowych, ale to niewiele obchodzi mieszkańców Welch. W Welch dźwięk syreny lokomotywy głucho odbija się po pustych, pokrytych jesiennymi liśćmi uliczkach, ale zadbanych pomimo trudnej sytuacji finansowej. Leiza i Jennifer spotykam siedzących na murku przy głównym parkingu w centrum miasta. To, co mówią o przyszłości Welch, wydaje się nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę to, co widzę teraz. Zapytałem, czy wierzą, że Trump im pomoże i wrócą czasy świetności. Myślę, że górnikom pomoże. Przecież obiecał. No tak, Stany Zjednoczone są zbudowane na węglu.
przemysł węglowy zbudował wszystko w tym kraju. Nie ma stali bez tego węgla, stąd. To miejsce kiedyś nazywali Małosowym Jorkiem. Tak, to porównywali do Nowego Jorku i nazywali Małym Nowym Jorkiem lata przed tym, jak się urodziłam. Bo tu było tylu ludzi, tak zatłoczona ulica. Samochody tworzyły nawet trzy kierunki jazdy. I tu były cztery kina na ulicy Wyoming. Kiedy rozmawiamy, obok na deptaku, na którym zbudowano mały amfiteatr, kilkoro ludzi zaczyna rozstawiać głośniki, przygotowywać węgiel na grillu i montować plakaty wyborcze kandydata na gubernatora, republikanina Billa Cole'a. Nie brakuje tych najważniejszych. Trump, Dick, Cole. Bill Cole jest przewodniczącym Senatu Zachodniej Virginii. Widzę go, jak rozmawia z szefem jednej z prywatnych firm górniczych. Po chwili dowiaduję się, że jest nadzieja dla tutejszych mieszkańców. Ten węgiel w McDowell County jest najlepszy dla przemysłu metalurgicznego, a wzrasta zapotrzebowanie na stal. Przed naszym wywiadem, przed tym jak do ciebie podszedłem, rozmawiałem z największym wydobywcą węgla. On mówi, że ceny rosną i teraz robią wszystko, by przywrócić pracę kopalni. Jest nadzieja, że zobaczymy szczęśliwsze chwile tu, w McDowell County już niedługo. Spotkanie z wyborcami kończy się modlitwą przed wspólnym posiłkiem. Przyszło niewiele osób. Jedzenie rozdawali aktywiści ze sztabu Billa Cole'a. Hot dogi i chipsy nie zrobiły jednak specjalnego wrażenia. I chyba rzeczywiście to, co pozostaje, to wiara w to, że ktokolwiek nie zasiądzie w Białym Domu, spróbuje jednak pomóc tym, dla których jedynym skarbem jest tylko i aż węgiel leżący w przepięknych górach Appalachach w Virginii Zachodniej. I może wtedy na krótką Wyoming Street w Welch wrócą cztery kina, a kolejne pokolenia zobaczą mały Nowy Jork na własne oczy. Módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa. Z wielką nadzieją górnicy z Welch czekali. Pewnie cały czas czekają na wprowadzenie się Donalda Trumpa do Białego Domu. Michale, myślisz, że nowy prezydent Donald Trump będzie o tych ludziach pamiętał? Jak zjechałem trochę niżej do Tennessee, do Bulsga, do bardzo małej miejscowości, tamtejszy burmistrz Michael Solomon powiedział mi, no tak, ale wiesz, jeszcze on musi porozmawiać ze związkami kolei, związkami węgla, stali właśnie, hutnictwa. To nie jest takie proste. Także on będzie miał przed sobą poważny problem, jeżeli chodzi o górnictwo w Appalachach. Rzeczywiście ten węgiel podobno jest niesamowicie wydajny i on bardzo dobry, no i on jest naprawdę potrzebny do wydobywania. Natomiast ja bym chętnie porozmawiał z panem senatorem Cole'em z Senatu Zachodniej Virginii tak za jakieś 100 dni, kiedy zrealizują się te zamierzenia, o których usłyszymy może dzisiaj w przemówieniu Donalda Trumpa, które ma być, jak zapowiadają ludzie z jego biura, krótkie, ale mowa ma być piękna. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, redakcja publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia, który obserwował wybory amerykańskie w tym roku, a także w poprzednich latach. Dziękuję ci bardzo i to już wszystko w świecie. W południe, Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. Teraz, kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7, otrzymasz oprogramowanie Microsoft Office 365 Personal o wartości 299 zł w zestawie. Mediamarkt.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał ci więcej. Reklamy sobie wyzarabiają, a nie to chodzi z ludziom. Ręcznik Velora może być na dziady chodzą, na dziady. Taniej. Wystarczy, że zrobisz... Tak.